Dzień dobry, wieczór. Witam się z wami, bo mam dzisiaj malutki plan na wieczór. Mam ochotę na niezdrowe jedzenie i naszło mi bardzo na zapiekanki, takie z piekarnika. Muszę ustawić trochę bardziej na mnie tą kamerę. Kupiłem taki najtańszy ketchup, ten Tortex. I będziemy robić zapiekanie jak z dzieciństwa. Mam ochotę się najeść. Chcę zrobić sobie taki cheat meal. Troszeczkę laby. Mam dosyć już jedzenia tych wszystkich zdrowych rzeczy. A ty też? Chcesz pieczarkę? To ja dam salami zaraz. Kroję sobie teraz pieczary. Chcę ich całkiem sporo. Bo ja lubię jak w zapiekanie jest dużo dodatków, a najbardziej pieczarek. Nagrzałem sobie piekarnik, żeby to wszystko szybciutko się upiekło i było takie chrupkie. Kupiłem ser cheddar, który pewnie nie ma nic wspólnego z cheddarem. Jestem też tutaj, bo chciałbym obgadać całą tą sytuację, która się stała pod ostatnim filmem. I chyba zrobię clickbaitowy tytuł, żeby troszkę poddrażnić te wszystkie harpie, które tam mi cisnęły w komentarzach. Prawie 500 komentarzy, co mnie bardzo zaskoczyło. Dawno takiego poruszenia pod moim filmem nie było, więc musicie wybaczyć, moi stali widzowie, ten clickbaitowy tytuł, bo mam jakiś tam pomysł w głowie. Zobaczymy, jak to się przyjmie. I w ogóle tak mi się podobało, jak wy mnie tam broniliście i jak tyle osób popierało moje w ogóle zdanie w tej sprawie, co jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. To jest straszliwie miłe, jak ma się taką rzeszę tak wiernych widzów, którzy idą za tobą na tą wojnę. Tam w ogóle dużo osób się śmiało, że będzie na mnie krucjata. I w ogóle uśmiałem się strasznie. Też zagłębiłem całą tą sprawę. Przeraziło mnie parę faktów. No ale wiecie, jak to jest. Każdy tam tworzy sobie swoje treści. Ale ja sobie troszeczkę poigram w tym internecie. Mam nadzieję, że nie dostanę pozwu sądowego albo czegoś w ten deseń. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Później mam bardzo fajny plan, jak już zjemy tą kolację. Ja niedawno wróciłem z pracy. Mnie naszła taka cholerna ochota na te zapiekane. Przygotujemy to sobie. I jak skończymy, zrobimy bardzo przyjemną rzecz. Pomierzymy moje imprezowe ciuchy. Tylko na sam pierw się wykąpię, ogolę, przygotuję, przestawimy tam cały sprzęt i poprzymierzamy całą tą szafę moich tajemnic i różnych ciuchów, które zamawiam na imprezy, a tak naprawdę wy rzadko mnie w nich widzicie. Wiele z nich też nie miałem jeszcze okazji mieć na sobie. Będę was update'ował. Wianek rzeżuchy na święta wielkanocne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szaleństwa. Śmierdzi u mnie jakbym był dealerem amfetaminem. Bo ta rzeżucha tak daje po nosie, że masakra. Przejdziemy na patelnię, bo muszę sobie zasmażyć te pieczareczki z tym wszystkim i przygotujemy sobie spody od zapiekanek. Mamy salami. Ja zawsze muszę się wymęczyć. W ogóle mój mały pedikirek. Przykleiłem dwa serduszka.
Ja lubię zapiekanki z salami, tak mi się to kojarzy. Ułożymy sobie. I nie, nie zjem tych czterech krom naraz. Nie martwcie się. Będzie grzesznie, ale już nie aż tak. O. Jeszcze po dwie. I na drugą. I na drugą nóżkę. Jak to się mówi. Robimy. Muszę sobie w ogóle przemyśleć i może zrobić dla moich widzów jakąś taką wspólną grupę na WhatsAppie, żeby plotkować i obgadywać cały świat i być zawsze na bieżąco. Jestem ciekaw, co myślicie o takim pomyśle. Mogłoby być fajnie. Przechodzimy tam do pieczarek. Muszę tego przypilnować, moi drodzy. I widzimy się, jak będziemy wszamać. Posłuchajcie, grzeszki grzeszkami, ale to jest jakaś rozpusta. Myślę, że to będzie wyśmienite. Tylko tyle, że ile sprzątania później po tym jedzonku. Myślę, że nasycę się tym okropnie. Zjem sobie dwie połówki. Nie będę sobie żałował. Miejmy zdrowy rozsądek do jedzenia. Mamy ochotę zjeść raz na jakiś czas zapiekane? Zjedzmy zapiekane. Przecież nic mi się od tego nie stanie, jak sobie... dobry serek. Nic mi się nie stanie. Czy ja będę zaraz szczęśliwy? Na to wygląda najtańszy ketchup. Zapiekany. To na sera. Zapomniałem, jak takie jedzenie jest dobre. Jak jesteście z Radomia, to pewnie znacie zapiekany z Moniuszki. I nic tego smaku nie pobije. My czasami zamawiamy sobie do pracy. Te zapiekanki. Moja mama kiedyś mi opowiadała, że jak chodziła do szkoły, to te zapiekany kosztowały 2 zł. Teraz kosztują 12. Ale raz na jakiś czas to każdemu wolno. Oj, daje mi to dużo energii. Jeszcze dużo przede mną do zrobienia. Naprawdę bardzo dużo. W tym miesiącu na moim kanale czeka Was sporo niespodzianek. Nabrał mój kanał bardzo dużego rozpędu. Jest nas prawie 10 tysięcy, co jest absurdalną liczbą dla mnie. I najcudowniejsze jest to, że ja mam bardzo wiernych fanów. Bardzo. Fan. Znaczy, to jest brzydkie słowo fan. Dużo osób, które mnie oglądają, bo jak się patrzy na statystyki ogromnych twórców, to procent widzów do ilości subskrypcji nie jest jakiś imponujący. A mnie większość osób, które subskrybuje, ogląda. I to regularnie ogląda. Ja przez te wszystkie lata kojarzę wiele osób. Z wieloma osobami rozmawiam też prywatnie na Instagramie, bo
staram się odpisywać wszystkim w miarę tylko moich możliwości. W komentarzach tak samo, chociaż jest nas bardzo dużo. No ostatni film pobił wszystkie rekordy. Ale wszamam to, wykąpię się i ogolę i bierzemy się za najważniejsze rzeczy. Musimy zrobić porządek z tymi moimi imprezowymi ciuchami. To nie jest śmieszne. Wykąpałem się, ogoliłem i czeka nas ciężka robota. Muszę wyciągnąć wszystkie te rzeczy i zaraz je razem przejrzymy. Jest tu serio dużo rzeczy, o których ja nawet nie pamiętam, że je mam. I są to rzeczy z metkami, jak widać na załączonym obrazku. Taka bluzeczka holo, ona jest na jedno ramię, chyba na to. Patrzymy dalej, będziemy to oczywiście wszystko mierzyć, nie martwcie się. Co my tu mamy? Skórzane spodnie. To są bardziej takie, wiecie co, leginsy, bo one się tutaj zasuwają na bok. To odkładamy do sekcji spodnie. Co tutaj? Moje wyszczuplające body. Ono malutkie się wydaje, ale trzyma wszystko bardzo dobrze. Tej bluzki też jeszcze nigdy w życiu na sobie nie miałem. Też ją przymierzymy. Ona jest z takimi rękawkami. Gorset, który jest teraz na mnie 1000 razy za duży. A wcześniej nie mogłem w nim oddychać. O! To mi się bardzo podoba. To jest taka bluzka łódka. Ona jest 100% w moim stylu. Też idzie od razu do przymierzenia. Mam ten cekinowy... Mam taki cekinowy komplet, ja go dostałem od Sary. Te spodnie są genialne. Też można je jakoś ładnie wystylizować. Do nich jest taka bluzeczka, pewnie kojarzycie ten komplet z Mierzymy Sary. Ja to bardzo lubię, to robi robotę. Te koszule kojarzycie, ale mam też taką bardzo piękną, satynową, kremową koszulę. Też jest do przemyślenia. Body z paluchami. W którymś make-upie w nim byłem. Tutaj tak samo, kolejne spodnie, one powiem wam szczerze, jeszcze są też z metką. Rzeczy za sosa, tu mają metkę na dole. To są takie bardzo eleganckie spodnie. Też przymierzymy, albo i nie. No i moja koszula z Sylwestra, ta, którą sam robiłem, ale też mam taką koszulę w zebrę, w której nigdy nie byłem. Teraz printy zwierzęce są bardzo na czasie. Zobaczcie. Bierzemy się za to. Coś trzeba wybrać. Dajcie mi chwilę, ja się przebiorę i pokażę pierwszą stylizację. Mamy pierwszą bluzkę, ona ma takie dosyć specyficzne rękawy, dosyć długie, co mi się podoba, ja lubię taki styl. Taka łódeczka, bardzo przyjemna, oczywiście ja sobie tutaj bym wysmarował jakimś highlighterem ciało. Całkiem spoko to wygląda, bardzo dziwnie tak mi podkreśla tutaj, ja nie mam takich cycków,
Może to marszczenie troszkę niżej? Bardzo dziwnie to się tu układa. O, albo trochę wyżej. Nie wiem, podoba mi się ta bluzeczka ze względu na te rękawy. Zobaczcie, jest taka... Wygląda całkiem spoko. Next. To jest mój faworyt, ale nie mogę wam jej niżej pokazać, bo ona jest przeźroczysta i widać mi trochę zsuty. Ale pokażę wam, mam z identycznego materiału rękawiczki. Nie będę zakładał, posłuchajcie, po całości, czyli dwóch, ale spójrzcie. O. Tutaj tak. I pomarszczę na tym łączeniu, żeby to wyglądało jak jedność. O. I mam do tego takie rękawiczki. Tak sobie to wymodziłem. Założę drugą. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać w całości. O. Tak to się prezentuje. Tutaj dałoby się jakoś pokombinować to, żeby to wyglądało w miarę ładnie. I tak to się prezentuje. Kolejna stylizacja. Troszkę skąpo, ale jak widzicie, ja mam bardzo dużo takich dziwnych ciuchów i to uważam, że to jest naprawdę spoko. Spoko jest ta styluba. Jakaś biżuteria. Ta koszula w tą zebrę jest troszkę mniej formalna. Dobrałem do niej takie czarne rękawiczki a la lateks. Posłuchajcie, podrasowane jakimś fajnym make-upem robi to robotę. I ona jest taka troszkę oversize'owa. Można by było ją połączyć z tymi skórzanymi spodniami i zrobiłoby naprawdę dobrą robotę. Sam nie mam weny, powiem wam. Najgorsze, jak ma się bardzo dużo ciuchów i ty je tak wszędzie upychasz. I upychasz, i upychasz. I bardzo często tak naprawdę zapominamy, co my mamy w tej szafie. Znalazłem w ogóle pięknego case'a. Zobaczcie, całego w diamenty. Też muszę go sobie przełożyć, znaczy przełożyć telefon. Nie wiem, co myślicie o tym. Mi się to podoba. Ja miałem w ogóle fazę. Mam gdzieś buty w identyczny print. Więc miałoby to sens. Znalazłem jeszcze taką małą kopertóweczkę. Ja ją w Anglii nosiłem. Bardzo miło mi się wspomina. I dwie pary identycznych rękawiczek w cyrkonie. Wsadzam je do tej kopertuwy. Może się kiedyś przydadzą. Who knows? Who knows? Zrobiliśmy taki poszczególny przegląd tych rzeczy. Na razie nie mam siły się chyba brać za torebki, za dodatki. Bo to jest temat rzeka. Co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Przywiozłem z domu cztery takie siaty kosmetyków. To jest pełne kosmetyków. Gdzie ja to pomieszczę? Nie mam do tego pojęcia. I torbę perfum. Ja na tą chwilę wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Napiszcie, która stylizacja najlepiej wam się podoba. Zobaczymy, czy myślimy tak samo. Ja wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego i do zobaczenia.